Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeśli robimy w kolejnym odcinku Stay the Snoyer. I kochani, musimy znaleźć tym razem inny sposób na wejście do klubu The Vire. Dobra, Clarissa Bloodworth, co ona ukrywa? Może znaleźć inny sposób, żeby dostać się do klubu. Tylko tak, z tego co pamiętam, w ogóle porobałem coś, tak, no, jak zwykle. Tutaj ostatnimi czasy, jak byliśmy, to widzieliśmy, że kobitka sobie szuka swojej córki, tak? Tak, króliczyca. Intergalem nie mogliśmy się dostać niestety. Tutaj zdobyliśmy informacje na temat dostaw tego wszystkiego, więc myślę, że teraz musimy znaleźć wejście na dach. Wejście na dach, które jest dostępne dzięki wejściu przez jakiś kiosk. Tylko nie pamiętam, gdzie ten kiosk był. To chyba raczej nie był ten kiosk. Muszę niedługo kupić więcej tabletek przeciwbólowych. Głowa mi pęka. To raczej nie to. Gdzie był ten kiosk? W ogóle chyba nie gadaliśmy. Feed. Jest pan głodny? Mam słodkie i słone. Można mieszać. Co podać? Mogę cię o coś spytać? Często tu jesteś? Od czasu do czasu. Mogę panu w czymś pomóc? Muszę się dostać do Vire. Do tego klubu jazzowego? Drzwiami pewnie już pan próbował. Właśnie, próbowaliśmy. Tak, i przez te same drzwi mnie wyrzucili. Może jest tylne wejście. Przykro mi, niewiele wiem o tym klubie. Chcesz mnie o coś zapytać? Śmiało. Dlaczego pana wyrzucili? Wdałem się w awanturę. To po co tam wracać? Tylko pan sobie narobi kłopotów. Zostawiłem tam klucze. Rozumiem. No to nieciekawie. Właśnie, trudno, jak sobie poradzę. Masz może pestki dyni w łupinach? Oczywiście, z solą albo bez. Pół dolara za woreczek, ale panu sprzedam 3 woreczki za dolara. Tak tanio nigdzie pan nie kupi. Wystarczy jeden. Masz na imię Seed? Tak jest. Właściwie to Seedwell, ale wszyscy zdrobniają. Ziarenka u Seeda, ładnie to brzmi. To pomysł mojej cioci. Pada w ucho. Dzięki za pestki, muszę lecieć. No okej, ale czy my mamy teraz te pestki już dostępne? Niewielka paczka jadalnych nasion. No mamy. No mamy, dobra. Tylko teraz, gdzie było to wejście? Foxy Burger. Właśnie, tutaj w teorii, nie? Chyba po tym kiosku mieliśmy się dostać. Czy jednak nie? Myślałem, że Bonon może pomoże w jakiś sposób. A, intrygujące. Tu zaułek. Zaułek nas nie interesuje. Ów bank, to też nie. Innego wyjścia nie widzę. Ciekawe, czego słucha. Chciałbym być teraz w domu i relaksować się przy muzyce. Ten nam już nie pomoże. Jeśli Jeremy Green jest taki jak oni, to ani trochę nie zazdroszczę jego biednej żonie. Wolfbank, tutaj pracuje Green. Czyli ty nas nie wpuścisz, nie? Jazda, pasiaku. Kurde. Albo ja czegoś nie rozumiem. A może być, że czegoś nie rozumiem. Cisza, oho. Ej. Ale to dziwne. Czy tam się gra nie zapisała? Wielkie nieba, spojrzałem na zły grafik. Jakiś kawał, zjeżdżaj. No jak nikt kot. No dobra, kolejne w sumie podejście moje. Dobry pasażer, daj mi spokój. No i te dwa były złe. No to musi być to. Wejdź i zaczekaj w pralni, aż przyniosę towar. I podobasz, że furgonetka jest gotowa do ładunku. Coś nie zrozumiałem chyba i przeklikałem to. Nie pamiętam, co było napisane w furgonetce, ale... No właśnie.
Pralnia. Bar jest za tymi drzwiami. Może udałoby mi się prześliznąć obok tego porównego bramkarza na piętro. Tak jest problem. Winda. Winda towarowa na dół. Potrzebny jest klucz. Niezbyt tu czysto. Nie zjadłbym tu nawet, gdyby mnie nie wyrzucili. Otwórz drzwi. No dobra. Chyba się udało. Naciśnij X, aby przykucnąć. Wrogowie nie słyszą cię, gdy kucasz i nie widzą za ciemnymi przedmiotami. A kurde. Muszę po cichu zajrzeć do któregoś pokoju. Jess musi tam być. No jak? Następnym razem nie da się złapać. Porażka. No kurwa, naprawdę. Porażka to tu jest system skradania. No serio, porażką to tu jest system skradania. Ciemnymi przedmiotami. A, dobra. Kupuję. Chyba. Pokój prywatny. Tu mnie raczej zobaczy. Nie wiem czemu, ale mi się tak dziwnie ekran rozmazał. Trochę tu kotów jest. Cholera, już wyszedł? Może zostawił coś, co by mogło odet. Tylko co? Tylko co? Obraz. Zza ramy wystaje zielony krawat. Skąd się tam wziął? Co? Ukryta winda? Zielony kapelusz. Zielony kapelusz. Green musiał tu... Zielony kapelusz. Green musiał tu być. Teraz może tylko znaleźć resztę jego osoby. Zioła. Czy to jest małpi zadol? Naprawdę cuchnie jak czyś zad. Kurde. No dobra, winda. Chyba cię zmieszczę. Nie żebym chciał, ale nie mam innego wyjścia. Nic, tylko po to tu przyszliśmy. Czemu ja mam myszkę, kurwa, na tym? Czemu nie krzyczycie myszka na monitorze? Jeżeli nie zauważyłem, przepraszam was. Dobra, winda. Ale srogi piec. Oni tu palą? Co oni tu palą? Pewnie zwłoki. Już nie zawrócę. Wow, tu jest czyściej. Goście The Bite dobrze jedzą. Robi zakorkowa. Greg znowu się nie zgadzają sceny magazynowe. Jak przyłapie cię na kradzieży, to obetnę ci te chciwe paluchy. Intercom. Intercom umożliwiający połączenie z resztą budynku. Obok wypisane są pomieszczenia i ich numery wewnętrzne. Połącz się z paczkarnią, kuchnią, mroźnią i barem. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że w klubie The Bite są ćwiartowane zwłoki. I paczki to są właśnie zwierzaki. Otwarty kanał wentylacyjny. Zmieszcza się, jeśli przykucnę. Nie wiem, czy na razie musimy z Intercomem w ogóle mieć funkcję jakąkolwiek. No ale dobra, połącz się z barem. Boy. Hey boy. Greg, znowu zaczynałeś się mroźni? Nie, tylko sprawdzam połączenie. Co? Kto mówi? Połącz się z mroźnią. Brak sygnału, jesteś w mroźni. Paczkarnią, nikt nie odbiera. Kuchnią. Heja, mówi kuchnia, co podać? Jeśli to znowu Greg, nie zrobię ci podwieczorku. Boy, ty gnoju. To znowu Greg, zamknąłem się w mroźni. Jak leci? Dużo pizza z ananasem. Boy, ty gnoju. Kto mówi? Nie ruszę się, skurwielu. Ktoś tu chyba idzie. Czekamy stąd. Wow.
Nie mogę dopuścić, żeby zobaczyli mnie ci panowie z nożami, ale pięknie to pachnie. Robot kuchenny. Dobra. Zrozumiałem, że mam teraz system skrankowy. On się chyba zaciął. Serio? Zaciął się robot? No, co tu się stało? Halo? Jak on mnie mógł zobaczyć? Jak on mógł mnie zobaczyć? Coś się popsuło. Dobra, on się cofnął. Ale co zrobić tutaj, to ja nie wiem. Tylko on tu przychodzi. Ten to nie wiem. Ej, co jest? Interkom jeszcze raz. Łączy z kuchnią. To znowu Greg, zamknąłem się w mroźni. Na litość, jak to zrobiłeś? Zaraz przyjdę obić ci mordę. Coś tu chyba idzie. Dobra. Ale on w ogóle tutaj... No dobra, nie rozumiem, co zrobiłem, ale okej. To musi być szatnia. Muszę iść dalej. Okej, przyjrzyj się szafce. Wysuwaj przedmioty lewym triggerem, wybierz prawym. Zmień kolejność. No dobra, tym wybieram. To jest niepotrzebne. Gregory, czy mógłbyś trzymać swoje papiery na swojej szafce? Może. Twierdzę na ciebie, okej. Okay. Może być. Jakieś bilety? Co to jest? No, dawaj. Czemu nie mogę ruszyć tego? Halo. No. Jezu, głupie to jest. Piątka karo. Tak? Dobrze powiedziałem. Piątka karo. To jest dużo takich, wiecie, różnych rzeczy. Jakby to było jakoś... Ciężko mi nawet określić. Dama trefl. To był jakiś napis. Wiesz, że mógł, kurwa, wybrać coś, cokolwiek. Takie zdjęcie. 6-4-1. A. Jezu, czy tu myszką można to zrobić? Można to zrobić, bo tu, kurwa, ja się tym padem to będę męczył. No i zobaczcie. Jakie to jest zbugowane. Jakie to jest zbugowane. Ja mam z tym zrobić. Bo chyba czegoś nie rozumiem. Piątka trefl. To raczej nie. Się pogubiłem. To chyba też nie. Tu nic nie ma. Chodzi na to, że tak naprawdę to jest do tego. Kurwa, czy może przestać być zblokowanym?
I próbuję jakoś to zblokować, ale jest naprawdę bardzo ciężki do zblokowania. Jeszcze jest to. Nie baguj się. Ja tego nie rozumiem, ale okej. Powiedziałbym, że kółko i tak dalej to jest gdzieś tutaj. No ale nawet nie mogę złapać tego. No. Zdjęcie coś, cokolwiek? Lipa. Może coś na tym? Też nie? Może na tym zdjęciu? Czy zdjęciu na tej mapie? Tu nie ma nic zaznaczonego. To może będzie tu. Nie. Kurde. No, nie widzę na razie rozwiązania tej zagadki. Liścik. Greg, znowu nie ma klucza. Lepiej go odłóż, zanim wrócę. Windows werwa. Może to moje wyjście, tylko potrzebny jest klucz. Zamek szyfrowy. Rozumiem, że zamek szyfrowy będzie tutaj potrzebny z tymi papierami. No, na logikę. Tutaj było 641. A tam był chyba 4-cyfrowy kod, prawda? 6, 4, 1, no właśnie. Nie. I wychodzi na to, że coś tu musimy jeszcze zrobić. Tylko co? No 6415 może? Myszku to zrobię. 5, 6, 4, 1. Nie. Również nie. Dobra, moi drodzy, wrócę do was za chwilę, jak już ogarnę to, okej? Dobra, moi drodzy, chyba to mam. Chyba to mam. Po prostu wystarczyło wszystkie te bazgroły ogarnąć tę kubkę. I tak, wychodzi na to, że pierwszą jest kwadrat. I to będzie 0, 4... 5-1. No, wiecie co? Troszeczkę źle pojąłem tą zagadkę. 0-4-5-1. Źle pojąłem tą zagadkę, bo... Ja ogólnie próbowałem jakoś, wiecie, dobrać te symbole i tak dalej, tego wszystkiego. Ale tu zimno. Gdzie się włącza światło? Ja próbowałem ogarnąć te symbole do tego, a to okazało się, że po prostu wystarczyło dobrać się rozmiarami kartki. Tylko i wyłącznie. Przekombinowałem po prostu zagadkę. Nie powiem, że nie. Było głupie z mojej strony, okej. No tu nic nie ma. Jest to światło. Tu nic nie ma. O ja pier... Co? Zwłoki. Że to leżą nagie zwłoki wydry. Co tu się odpierdala? Ja pierdolę, Jess. Zwłoki nie wykazują chęci pomocy. Dotknij zwłok. Kładziesz łapę na zwłokach. Jeszcze nie ostygły. O, Jeremy Green. Wszystko pasuje. To zwłoki męża Odette Green. Spróbuj ustalić przyczynę śmierci. Na zwłokach nie widać śladów przemocy. To zwyczajna wydra z niewielką nadwagą, tylko że naga i martwa. Może naszpikowali go narkotykami. Albo zawał. Nie, no narkotyki chyba. Wydra wciąż leży przed tobą w bezruchu. Martwa. Prawdopodobnie zamordowana.
Zamordowana co najwyżej kilka godzin temu. Powąchaj zwłoki. To za kiedyś było Jeremim. Cuchnie mieszanką starego alkoholu, taniej wody kolońskiej i ziołowego specyfiku. Dobra, wystarczy, zabieram się stąd. No, mówiłem, że tutaj będą te zwłoki. Zresztą zobaczcie. Ktoś idzie, szybko muszę się ukryć. Zobaczcie, że tutaj zwłoki są. No ale co, on mnie tam widział, kurwa? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Pojemnik. Tu Greg. Nie, jeszcze nie pociąłem. Dobra, już idę. Ja pierdolę. Biedny Jess. Nawet ktoś taki jak on nie zasłużył na taki los. Nikomu bym tego nie życzył. Klucz. Może jednak wyjdę stąd żywy. Masa zwłok. Totalnie. Ja tak myślałem, że tu będzie jakaś, wiecie, trupiarnia, gdzie będą po prostu wyrzynać wszystko i... Takie cat lady. To takie cat lady. Korzystaj z windy. No tak, bo klucz w końcu znaleźliśmy. Kurwa, znów myszka to jest. Myszko, to jest ładnie dobra. Pralnia. Bar jest za tymi drzwiami. Może udałoby mi się prześlizgnąć się obok tego ponurego bramkarza na piętro. Po co na piętro? To nie jest dobry pomysł, co ty robisz, ale okej. Akt drugi. Powiązanie. Nie. Szlak. Oni go tam ćwiartowali. Żeby pozbyć się zwłok? A może coś gorszego? Czyli w The Bite serwują zwierzęta? Ćwiartują zwłoki i pakują je do pudła. Słyszałem kiedyś o kanibalistycznych rytuałach. Cholera. Kiedy tylko zamykam oczy, widzę martwego Jazza. Co ja teraz zrobię? I to wszystko popierdolone. Powinienem zawiadomić policję. Czy to na pewno dobry pomysł? Bloodworth pewnie jest nietykalna. Co mam powiedzieć? Dzień dobry, włamałem się na prywatny teren i chciałbym zgłosić poćwiartowanie. Aresztują mnie za włamanie, a resztę puszczą mimo uszu. Dranie nie przepadają za zabójstwami. Pewnie nawet nie ruszą sprawy. Zamiast tego mnie aresztują i zapunktują u Bloodworth. Nie, dziękuję. Policja nie wchodzi w grę. Zastanów się, Howard. Odkryłem morderstwo. Muszę coś zrobić. No ale co do diabła? Co mogę zrobić sam? Nie mogę im pozwolić na ćwiartowanie klientów.
Jasne. Powiem Clarisie Bloodworth, że musi przestać. Na pewno posłucha. Mógłbym ich zamaskować, znaleźć gazetę, która o tym napisze. To też nie. Mógłbym tam wrócić i zebrać dowody. Ostatnim razem miałem szczęście, że wyszedłem stamtąd żywy. Nigdzie nie wracam. To moja szansa na zrobienie czegoś w życiu ważnego. Nie chcę ciągle ganiać za niewiernymi mężami i złodziejami złotych zegarków. Ale nie chcę też umrzeć. Czasami wolałbym nie żyć. Szlak. Gdyby ktoś mi powiedział, co powinienem zrobić. Gdybym tylko miał z kim porozmawiać. I tak nikt by mnie nie zrozumiał. Muszę sobie poradzić sam, jak zwykle. Ale czy jest warto takiego ryzyka? Ja powiem Odette. Może prawdę. Prawda może być dla niej zbyt trudna. Zagram na zwłokę, powiem, że jeszcze go nie znalazłem. W końcu nie mam pojęcia, dlaczego nie żyje. Może wkrótce poznam całą prawdę. Po prostu do niej zadzwonię i zobaczę, jak pójdzie rozmowa. Może i lepiej, że więcej go nie zobaczę. Dlaczego Jess? Co on takiego zrobił? Może po prostu był w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. A jeśli on nie jest pierwszy? Ile osób zamordowała Bloodworth? Mogę się tylko domyślać. Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć. Nie mam pojęcia, co zrobić. Jestem do niczego. Dlaczego ja? Pierdolę to. Może jeśli dość wypiję, o wszystkim zapomnę. Jestem zwykłym tchórzem. Chrzanić to. Studnia życzeń. Ktoś urządził tu sobie toaletę. Nie ma co wrzucać monety. The Burning Park. Pamięci, ku pamięci Wielkiego Ognia. Ale widzę, że nic się nie zmieniło. Chyba tu umrę. Lani. Widzę, że załatwiłeś butelkę w pojedynkę, kolego. Ciężki dzień. W życiu się takiego nie spodziewałem. Wow, aż tak źle? Aż tak źle. Lepiej chyba zaakceptować, czego nie da się zmienić. Dlaczego kryształ ci zawsze są tacy mądrzy? Nie wiesz, o czym mówisz. Nie muszę zrozumieć. Po prostu nie wiem, co robić. Nikt ci nie powie, co zrobić, przyjacielu. Mogę cię o coś zapytać? Pewnie, o ile nie będziesz się już złościł. Tu jest tak miło i spokojnie. Jestem Howard swoją drogą. Lali, miło cię poznać. Ciebie również. Zawsze lubię pogawędzić z kimś nowym. Kończyłeś. Jak to skończyłeś? Okej, przepraszam. Widziałeś symbole tablicy? Tak, to symbole bezdomnych. A ja ich nie rysowałem. Co oznaczają? Że tu nie jest bezpiecznie i trzeba się pilnować. A tej postaci bez ogona nie kojarzę. Może to jakiś sekciarski symbol. Chodzi ci o towarzystwo Nowego Świtu? Nie, to raczej ktoś mniej groźny, a bardziej religijny. Może ci, co nie wierzą w pasterza? Dziwisz im się? Jakaś święta istota stworzyła nas wszystkich, ale kocha wielkie małpy bardziej niż resztę? Co za bzdura. O tym wolałbym już nie dyskutować, przyjacielu. Wystarczy mi zmartwień na dzisiaj. Pewnie. Szkoda, że jutro nie będzie lepszy dzień. Jasne.
Jak to skończyłeś? Miałem wypadek w pracy. Nie chcieli okaleczonego pracownika, więc mnie wyrzucili. Więc się poddałeś? Poddanie się jest wyborem. Ja nie wybrałem tego życia. Jednym sposobem na zwycięstwo jest nie grać wcale, prawda? To nie takie proste. Pracą zawsze jest więcej problemów niż to warte. Co to była za praca? Pracowałem w drukarni Gastown. Nie mogłeś znaleźć innej pracy? Widziałeś, jakie mam pokaleczone palce? A w głowie niewiele lepiej. Życie nie polega tylko na pracy. Może, ale ktoś taki jak ty nigdy mnie nie zrozumie. Sporo jest rzeczy, których nie rozumiem. Dzięki za wysłuchanie starego nieudacznika. Jeśli obaj skończymy pod mostem, musimy razem zapić smutki. Dlaczego nie tutaj? Nie ten klimat. Zresztą, długo tu nie zostanę. Nie chcę się zasiedzieć. Pójdę już na razie. No dobra. Spotkaliśmy już nie, ale widzę, że on mówił nam o jakichś dziwnych znakach, których jeszcze nie widziałem. Ciekawe. Krzew bzu. Śmierdzi trochę jak tamten. Fuj. To jest nasz przyjaciel? Chyba nie. Huligan. Ej, chłoptasiu. Pogadamy. Przejdź do rzeczy. Po prostu chcemy sobie pogadać. Masz kasę dla swoich nowych kolegów? Detektywi wiele nie zarabiają. Myślisz, że się boimy, Glin? Nie jestem gliniarzem, tylko klepiącym biedę prywatnym detektywem. Bujasz. Mów prawdę. Uczciwość popłaca. Słyszałeś? Nie kłamie. Co? Za kogo mnie masz? Jesteś szpetny i blokujesz mi drogę. Masz coś lepszego do roboty, chłoptasiu? Ja tylko chcę iść do domu. Do mamusi? Pewnie jest u niej dobrze. Pójdziemy z tobą. Brawo, jaki błyskotliwy żart. Zabiorę kasę, na którą to ty pracowałeś, więc jestem od ciebie mądrzejszy. Szykuj się na lanie, chłoptasiu. Pierdol się. Howard, tu jesteśmy bezpieczni. Możesz się odprężyć. Przypomnij mi, jak masz na imię? Upadłeś na głowę. Nazywam się René Wilson. Musimy porozmawiać. Dlaczego miałbym ci cokolwiek powiedzieć? Mamy wspólny cel. Dobrze, ja zacznę. Słucham. Jestem pisarką. Interesuję się Clarissą Bloodworth, ponieważ piszę książkę o władzy i wpływach. Jak mnie znalazłeś w parku? Wyszłam z The Bite tuż po tym, jak cię wyrzucili. Ciekawiło mnie, dlaczego tak się kręcisz. Wieczór jak każdy inny. Nie dziwię się, byłem dość rozgorączkowany. Chowałem się w zaułku The Bite, podejrzewając, że możesz się tam pojawić. 20 minut później z budynku wypadł żygający szop. Cieszę się, że dobrze się bawiłaś. Musiałem spytać, co się stało, więc dalej poszłam za tobą. Nie jestem pewna, dlaczego pozwoliłem się upić. I się upić. Mam nadzieję, że było warto. To zależy od ciebie. Dlaczego interesujesz się Bloodworth? Prawdopodobnie ma najwięcej nieoficjalnej władzy w całym mieście. Od kiedy przyjęła rolę głowy rodziny, rozszerza jej działalność. Nowe narkotyki, coraz więcej wpływów gości w The Bite i tak dalej. Narkotyki? Mopizadol. Wyjątkowo silny i uzależniający.
The Bite jest dostępny w czystej postaci, a na ulicy zmieszany z jakimś syfem. To naprawdę głupia nazwa. Według mnie sprytna. Śmiejesz się z niej, mówisz znajomym. Wszyscy są zaciekawieni, w końcu sami próbują. Małpi Zadler rozwiązuje język, co komuś takiemu jak Bloodworth może się przydać. A więc jesteś znawczynią Bloodworth. Można tak powiedzieć. Chociaż nigdy z nią nie rozmawiałam, w przeciwieństwie do ciebie. Jaka jest bliska? Szczerze mówiąc, nie wiem. Była jak ściana. To dla mnie największy problem. Wysoko postawione osoby zwykle chcą po prostu wspiąć się jeszcze wyżej. Ale jaki ona ma cel? Tego nie potrafię rozgryźć. Jakiego typu gości przyjmuje Clarissa? Wiesz, że na piętrze jest specjalna strefa dla VIP-ów. Bardzo ekskluzywna. Widziano tam naprawdę wysoko postawione osoby. Bankierów, szefów, policji, nawet wielkie małpy. Byłem tam. Raczej bez zaproszenia. Bloodworth ma wpływowych stałych gości. Tacy jak oni nie chodzą do klubów na kieliszek whisky. Dość już o Bloodworth. Dla kogo pracujesz? Dla siebie samej. Finansuje mnie jakiś bogaty, wysoko postawiony dupek. Książka to dla niego kolejny sposób na zaspokojenie ego, ale wie, że nie lubię, kiedy mi się rozkazuje. Kim jest ten facet? Nie słyszałeś o nim. W każdym razie uważa, że dobrze wypadnie w takiej książce, a jego rywale zostaną zmieszani z błotem. A wypadnie dobrze? Nie. Sztuka polega na tym, że on będzie uważał inaczej. Nie boisz się mówić prawdy, co? Kiedy przychodzi na to właściwa pora? Zwłaszcza, jeśli naprawdę trzeba kogoś zdemaskować. Niech zgadnę. Trzeba zdemaskować wszystkich. Tylko tych, którzy mają coś na sumieniu. Pisze o władzy i wpływach. Skąd się biorą i jak naprawdę działają. Chcę ustalić, w czyich rękach leży władza nad miastem. Nie porywasz się czyżby z motyką na słońce? Możliwe, ale uważam, że mam szansę coś zmienić. Zupełnie niezbadany temat. Co ja tu robię? Czego ode mnie chcesz? Przede wszystkim chcę, żebyś mi zaufał, tak jak ja właśnie zaufałam tobie. Czego się dowiedziałeś, The Bite? Od dziś mogę ufać tylko sobie. Chcesz być tchórzem? Myślisz, że potrafisz tak żyć? I tak byś mi nie uwierzyła. Nie wolałbyś się podzielić z tym kimś tym ciężarem? I tak byś mi nie uwierzyła. Wysłucham, co masz do powiedzenia. Mogę ci pomóc. Czego się dowiedziałeś w The Bite? To długa historia. Zacznij od początku. Po drodze z parku powiedzieli, że jesteś prywatnym detektywem. Co zaprowadziło cię do klubu? Dobra, zaufajmy jej. Szukałem tam kogoś. Prowadzisz śledztwo? Miałem kogoś znaleźć i zrobić mu zdjęcia. Co przeskrobał? Nie jestem pewien. Tego właśnie chciałem się tam dowiedzieć. Rozumiem. Znalazłeś go? Tak, a raczej jego zwłoki. Co? Gdzie? W piwnicy. Facet, którego szukałem, był poćwiartowany przez ekipę z The Bite. Jasna cholera. Z sufitu zwisało jeszcze kilka trupów. Widziałem pudło poćwiartowanych ciał. To nie był tylko on. Ty sobie jaja robisz? Chciałbym. Dobrze zrozumiałam? Bloodworth ćwiartuje klientów w piwnicy The Bite i pakuje ich w pudła? Stąd żeganie w zaułku. Spodziewałem się, że może być zdolna do zabójstwa, ale coś takiego? Dlaczego? Może ich je? Sama raczej nie. Może je komuś serwuje. Też bym się pożygała. Co za chory pomysł. Nie wiem, René. Nic nie wiem. No dobrze. Masz sobie za sobą ciężki wieczór. Co zrobisz dalej? No, próżnię kolejną butelkę. Prawdopodobnie umrę. Nie no, musimy się wziąć w garść. Wyjąłeś mi to z ust. I co zrobimy wtedy? Od kiedy robimy cokolwiek razem? Od kiedy włóczyłam się za tobą całą noc, a potem wyciągnęłam z błota. Mam propozycję. Jaką? Chcę cię zaprosić na przygodę.
Lubię przygody. Więc zajmijmy się tym razem. Dojdźmy do prawdy o Bloodworth. Ewidentnie jest bardziej niebezpieczny niż sądziłam. Owszem, jest. I co niby moglibyśmy zrobić? Zawsze pracowałem sama, ale czuję, że mogę ci zaufać. Odkryłeś coś, o czym nie wiedziałam i masz u mnie dług. Chyba mam u ciebie dług. Nie mam u ciebie żadnego długu. Właśnie, że masz. Ty będziesz robił swoje, a mnie zostawisz pracę za kulisami. Za wszystko ci zapłacę. Kalisa będzie mnie szukać. A ze mną będziesz zawsze o krok do przodu. Nie jestem głupia i znam jej sposoby działania. Nic się nie stanie. Może. Może mi wystarczy. Napijmy się herbaty. Możesz zaparzyć? Jestem twoim gościem, zrób to sama. A ja jestem kierowniczką operacji i pociągam za sznurki. Do roboty. Jasne, że wie. Kurwa, bez jaj. Będę i herbatę robił teraz. Tak, naprawdę? Łącz czajnik. Na którą herbatę mogłem mieć ochotę Rene? Ja tam lubię herbatę z miętą. Herbata z kwiatów hibiskusa, czarna herbata korzenna. Dobra, mocny klasyk. Rene wydaje się w porządku. Nie wiem, co nie sądzić, nie jestem pewien, czy powinien jej zaufać. Ale wydaje się w porządku. Udało ci się dopuścić do siebie Rene i od razu jej zaufać. Świetnie. Dawno nie spotkałem kogoś takiego jak ona. Chyba jeszcze nie otrzeźwiałem. O, Warto, garnij się. Dopiero ją poznałeś. Włącz czajnik. Już podaję. Udła. Zaraz się okaże, że i ona to ma coś za uszami. Dopiero się wprowadziłaś? Nie, mieszkam tu. To moja kryjówka. Nie mieszkam tu, przepraszam. To moja kryjówka. Gdzie jesteśmy? Dzielnica portowa. Nie jest to najpiękniejsza część miasta, ale przynajmniej trudno tu kogoś znaleźć. Tablica korkowa. Też mam taką. Podstawowe narzędzie w każdym śledztwie. Czarna. Tam raz. Nie popatrz sobie języka. René, umiem pić herbatę. Dobrze, zajmijmy się sprawą. Musimy się dowiedzieć, gdzie trafiają te pudła. Widziałeś furgonetkę Starling z Cider przy tylnym wejściu? Nawet zjeżdżałem do środka. Myślisz to, co ja? Furgonetka wywozi trupy z klubu. Właśnie. Nie wiem, jaką masz teorię. A gdybym ci powiedziała, że to nie jest prawdziwa furgonetka Starling Cider? A gdybyś mi powiedziała, dlaczego? Widziałam ją kilka razy przy klubie. Jest łudząco podobna do prawdziwej, ale z bliska widać, że to podróbka. Pojechałaś za nią, prawda? Tak, ale daleko nie zajechałam. Nie znam się na śledzeniu, jestem pisarką. A więc nie wiesz, dokąd jeździ. Na szczęście można komuś zapłacić, żeby pilnował takich rzeczy. W każdym razie furgonetka zawodzi towar do kąść w Gastown. Komuś takiemu jak ja? Ale nie wiesz dokładnie. Nie, mój informator zgubił na głównej ulicy handlowej. Zakładam, że furgonetka zostaje na całą noc w zaułku The Bight, a rano jedzie do Gastown. A więc jutro wybieram się do Gastown. Tak, dowiedz się, gdzie dokładnie robią dostawę. Musimy ustalić, co się dzieje z tymi pudłami trupów. Czyli mam czekać na dostawę. Miejsce, którego szukamy, na pewno sprzedaje produkty Starling, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Więc nie musisz sprawdzać każdego sklepu. Myślisz prawie jak detektyw. Dzięki. To i głos usiana, ale nie mam nic więcej. O, trudno, trzeba to zrobić. Jedyną rzeczą, którą należy się lękać, jest sam lęk. Dasz radę. Poradzimy sobie. Razem. O, cholera.
Muszę zadzwonić do mamy. Nie mnie oceniać, telefon jest tam. Od razu dam sobie taksówkę do Gastown. Mam kierowcę, zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach z Tales Noir. I co? Trzymajcie się. Na razie, hej, hej.